Siema ludzie, Ozdóbka z tej strony. Pionowo. Bo zawsze dobrze jak jest w pionie. Nie dziewczyny? Na początku tego filmiku chcę powiedzieć tak. Mamo, kocham cię nad życie. A na końcu filmiku zrozumiecie dlaczego. Bo moja mama to jest as. To jest kurwa as. To jest po prostu... To jest as. Samo to, że kota swojego nazwała Bandzior. A później się kurwa dziwi, że rozrabia. Teraz sobie wyobraźcie moją mamę, jak stoi, ona mieszka w Gdańsku Pomorskim, jak stoi u siebie przy domku, na ganku i krzycze: Bandzior! Bandzior! Ja sobie kurwa pomyślcie, co sobie sąsiedzi pierwszy raz pomyśleli, no chuj. Bierzemy maczety, lecimy do Ozdobowej ratować ją, bo ma Bandziora. To jest kurwa as, nie? Ale to jeszcze nic, nie? Każdy z was, albo większość z was, wie jak się człowiek czuje na kacu, nie? Po grubej imprezie. Ja spałem z godzinę. Praktycznie nie spałem. Po ostrym melanżu dzwoni telefon. Jakaś dupa na mnie śpi. Nie, nie chwalę się. Nie chwalę się. Chwalić to bym się mógł, jakby facet jakiś na mnie spał, bo jestem 100% hetero, więc kobieta to nic nowego. Tylko, że jakby był facet, to bym miał przejebane. I dopiero się zastanawiał, kurwa, co ja robiłem. Ale nie, dzwoni mama, nie? W ogóle mamy już nie wpisałem. Mama w telefonie, tylko cwaniak. Cwaniak. No, słuchajcie, dzwoni moja mama. Siema Dawidku, co tam u ciebie słychać? Ale moja mama nie pyta po to, żebym ja odpowiedział. Bo cokolwiek powiem, moja mama i tak powie na przykład: no bo wiesz, bo u mnie tam kwiatki w ogródku. No bo byłam w mieście. Super, nie? Dawidku, dam ci chodź do telefonu, dobrze? No jak już tak, no, jak rozmawiamy, no to mi daj do telefonu. No i słyszę: dzień dobry panu, starszy sierżant, takie nazwisko, komenda Drowska. Słuchajcie, nie powiem wam dokładnie co, tylko słyszałem policja. Tak. Czy pan Dawid Ozdoba przy telefonie? No i weź kurwa teraz okłam policjanta, powiedz nie. Nie, matka z tobą rozmawia, ale to nie ja. No i słyszę, moja mama uradowana z tyłu, z tym drugim policjantem, bo się okazało, że jest dwóch u mnie w domu. Rozmawia sobie: o, moje kawki, herbatki, jakieś ciasteczka, paluszki. No i chuj, wjebała mnie na minę, nie? No i policjant się pyta: imię, nazwisko, czy to ja, czy posiadam taki samochód. No i ostatnie pytanie od policjanta. A jeszcze wam przypomnę, że teraz mieszkam w Warszawie, moja mama w Drawsku Pomorskim, czyli jadąc do niej przejeżdżam przez Toruń, akurat tamtędy jeszcze. No i słyszę policjanta: czy pan tego i tego dnia samochodem takim i takim jechał tu i tu? A ja: oczywiście, że nie. I w tym momencie, słuchajcie, słyszę głosy. Nie, ja nie jestem jebnięty, znaczy może jestem jebnięty, ale akurat nie w tym przypadku słyszę głos, nie? Kurwa jak za światów. Takim kurwa echem. Między paluszkami, między ciastkami, a kawą słyszę swoją mamę. Panie Wado, no przecież syn na święta jechał. No i chuj. Poczułem się, jakbym palca w dupę miał wsadzonego przez osobę obcą, bo słyszę swoją mamę, jak mi wpierdoliła właśnie na minę, nie? No i tylko taki policjanta, długi oddech: słyszał pan mamę? No, słyszałem. Co teraz robimy, panie Dawidzie? My już, wie pan co? Ja panu podam numer telefonu, jak już pan wyjdzie z domu, prosiłbym o telefon. Okazało się, że mam 3 mandaty dojebane, kurwa, bo akurat w Toruniu to jest takie coś, jak jedziesz, to się zastanawiasz, czy ci zdjęcia robią, bo jesteś kurwa, ktoś ci jakiś paparazzi wyskoczył, jesteś celebrytą.
to kurwa fotoradary. Tym razem tu były fotoradary. No i policjant się pyta, co robimy? Oni władzą. Okazało się, że dogadałem się. Nie powiem wam jak, ale... No i słuchajcie, dzwonię do swojej baby i mówię, ty no mama, wpierdoliłaś mnie na minę, nie? A wiecie co jest w ogóle? Moja mama jest asem? Moja mama... Ale jak to? Przecież jechałeś! O, dobry dzień. Tynk, 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 tynk. Słuchajcie, stoję na drodze. Gościu się zatrzymał na środku drogi. Chuj wie dlaczego. Zaraz, zaraz ocenimy. Moja mama to lubiła robić takie kurwa przypały czasami. Zawsze mi to wypomina, że ja to wypominam. Ale będąc dzieckiem, wiecie, 7-8 lat, szacun na dzielni, szacun na dzielni. Miałem swoją ekipę, no i w szkole poproszono rodziców. No i siedzimy wszyscy, a wiadomo, ura bura, ksiądz wichura, zawsze miałem się wozić. I sprawa kolonii, wyjazdu, nie? Nie wszystko ustalone, wszystko dogadane. Nie, moja mamka podnosi kurwa rękę. Oho! To się wpierdoliłem na minę, nie? Oczywiście robię wszystko, żeby nikt nie zobaczył tej ręki. Nie, ale niestety moja mama została zauważona i nasza wychowawczyni pyta: słucham pani Ewo. A moja mama, co dojeba? No, co może dojebać ktoś? Przepraszam, na kolonii będą kurwa poduszki. No i miałem przejebane przez całe kurwa podstawówkę. Dawid, ale pamiętasz o poduszkach? Tłumaczyłem to kiedyś swojej mamie, że wpierdoliła mi na minę i żeby nie mój charakter i bym paru osobom nie zajebał za te poduszki, to bym do końca życia miał ksywę poduszka. No ale to jest właśnie moja mama. Na pewno każda matka ma jakieś jazdy, ale to jak mnie moja matka potrafi wpierdolić na minę, to się po prostu... A najlepszy asem to jest to, że jak przyjrzałem z dziewczynami swoimi, żeby przedstawić mamie, i mówię na przykład: mamo, Edyta. Edyta. Kape kurwa W. Tak? Zapamiętane? Tak, zapamiętane. Pierwsze pytanie do Edyty. Kosiu, chcesz kurwa herbatę? Czy nie przeklina? Moja mama nie przeklina, nie? Ale... Gosia, chcę tylko powiedzieć, to była dziewczyna przed Edytą, nie? Zawsze ten sam kurwa patent, zawsze. Ona już ma po prostu to wliczone, że jak pojawia się u mnie dziewczyna, to zawsze musi to rozpierdolić, nie? Nie wiem, zazdrość matczyna czy coś i zawsze ma pretensje. No przecież Dawid, ja mam tyle lat, że mogę zapomnieć imię. No faktycznie, kurwa, po 23 sekundach zapomina się imię, nie? Bo jak się powtórzy go kurwa 8 razy, że to jest Edyta, to na pewno zmieniła w ciągu 23 sekund imię na Gosia. Mama to już to mama, ale mam kumpla takiego, Jacoba. Na pewno go znacie z programu X na plaży. Ten to jest kurwa, jest gigant, nie? Jeździmy często w trasy jako bedboysi na pokazy. Ja sobie siedzę z boku, bo Jacob lubi prowadzić auto. Jedziemy. I wyobraźcie sobie, napierdala taki deszcz, on nie padał, on napierdalał, że tak jakby ktoś z wiadra lał nam na... Za 500 metrów skręć lekko w prawo. Lekko, słyszycie? Lekko, kurwa, bo jak skręcę za mocno, to się gdzieś wpierdolę na pewno. No i słuchajcie, jedziemy, ta woda napierdala, ja nic nie widzę, nie widzę drogi, a jedziemy autostradą i to kurwa grubo, nie? W pewnym momencie moje pytanie do Jacoba: dlaczego ty masz ustawione wycieraczki na najwolniejsze prędkości, nie? I zgadnijcie, co mi odpowiedział Jacob. Dawid, no przecież jak wezmę mocniej i będzie duże tarcie, to mi się kurwa szyba wyskoczy. Skręć lekko w prawo. Dosłownie mi powiedział, że mu się wytrze szyba i będą takie rowki. Kurwa, powiecie mi, skąd to pokolenie się bierze? Tak, bo na pewno kurwa inżynierowie nie wpadli na to. Dalej prosto. Przewidzieć tarcie.
Na przykład ja nie wpadłem teraz, że będzie jebana nawigacja mi kurwa się wpierdalała. Oj, to jest właśnie Jacob, nie? Słuchajcie, z Jacobem to jest taki problem, że często go biorą za geja. Dlaczego? Bardzo miękko mówi, dziwnie się ubiera. Rzadko go widać z dziewczynami, ale zapewniam was, nie jest gejem, nie jest gejem. I ja tego nie sprawdzałem, żeby nie był. Powiem wam, skąd wiem, bo widziałem nieraz go w akcji z dziewczynami, przypadkowo. Ale powiem wam, on kiedyś stwierdził, że on często o kobietach rozmawiamy. Ja to powiedziałem, że lepiej powiedzieć wprost kobiecie, nie? Masz ochotę na seks, to i to powiedz. A Jacob mówi, to tak nie może. Tak nie może. Ale sam jak wracał ze Słowenii wracał, z wymiany studenckiej, jak to się mówi, wysłał SMS-a. Cześć, co słychać? Może się spotkamy. Tylko kurwa nie dodał, że wysłał takich 8 SMS-ów. Ja mówię, stary, wysłali do 8 dób. A tak. Jedna na pewno odpowie. No, to jest właśnie metoda Jacoba, nie? Do mnie ciśnie, że ja z dziewczynami coś tam tego, że mówię im wprost, że oczekuję tego. Ja nigdy nie zamylam. Jacob, 8 SMS-ów. Na pewno jedną odpowie. Dobra, słuchajcie. Nie będę wam o tym opowiadał. W takiej właśnie formie. Pozdrawiam.